Ona chce tak bezpośrednio ze studni wody. No to jej muszę korbulować rano i wieczorem po 20 wiader. A wypić potrafi ona. No i żrebak wypije ze 3 litry. No i ja na kasę pół wiadra walnę od razu. Dawaj obrok dla Faliny. Dawaj obrok dla Faliny. Oj, ugryź mnie. Znów mnie ugryzłeś? Chodź się tu laska zrobię. Szalona. Oni na imprezę się roboty kłonią dzisiaj. Bo dzisiaj dzień rolnika. Hej, hop. Do poju wszyscy razem. Uważajcie na ten ładny czarny samochód. Mój. Nie, to mój. I tak była rano, taką wannę wypije i wieczorem drugą nosem wciąga. Chodź, maluch. Kopytniak, pij. Oj, żrebaczek się napije od razu. Tak, wiem co robię. Wiktoria, pogłaskaj żrebaczka. Po co? On z tamtej strony zajdź, ze studnią zajdź. Nie ma go, widzisz? Uciekł ci? Uciekł. Ale piłkę połuj, bo się boi takich kolorowych. Zdrowa na dzień 100 litry pije, a koń to jeszcze i więcej. No. Klacz na dzień daje 20 litrów mleka, taki żrebak mały się. Na raz nie da 20, ale tak co żrebak to tak co pół godziny się, to na dzień 20 litrów widoi taki łobuz. Ja zacznę go pogłaskać. Chodź tu. Chodź. On od razu poszedł pić. Chodź go, chodź, a on pić. Jak on się nazywa, Wiktoria? Kopytniak. Wtedy kopyta o drogę nie pyta. Nie no, on się nazywa ten. Pucyś. Aj! O, teraz proszę. Bo trzeba pilnować, żeby nie pili. Bo tak to już zaraz zaczyna bawić, to piachu pójdzie, zje trochę. Bo takie małe żrebaki jedzą piach. Ja to ja go pozaganiać będę. Dlaczego jedzą piach? Zaganiać. Żołądek zabrudzić, bo nie mają bakterii, jak się urodzą w żołądku żadnych. I tak muszą jeść, co popadnie. Padłeś! Sidła! Widzisz, jak się boi? Wiktoria pomagała zaganiać kopytniaka. Kocham. Jeszcze jest jakiś mały źrebak na zębu. A weź na stawelkę, tu sprawdzisz. Aż mi się ten ciągnęło. Chcesz się, się dawać takie pachnące sianko. To co ostatnio było robione? Tak. Tak u panią Marta. Dobra. Tu będzie trzeba. Mają jedzone, napite i teraz dobranoc, spać. Idziemy. Się nie mamy czasu, tylko gdzieś butelki sypiemy drogą. Żeby było szybciej. Ktoś się praca, umie zorganizować, to rozmawiam. Poddaję krowę. No daj, ja sypię witaminy. A gdzie ty też podrożka? Syp rzepak. Agnieszka, włączaj do Jarkę, będziemy dojeć. Ona szykowała. Mam mi siano dać do stajni, czy do innej? Może mi dojść, a potem siano damy. Pomożesz mi? Pewnie. Naprawdę? Kręcić się, kręcić. Naprawdę to grubę nie wie. O tak, pięknie. Będzie
Z rolniczką, Wiktoria? Nie. Czy rolnikowo? A co tu zawczasy się odbywają? Tutaj nam się już, bo Boże, czulaki nie mieszczą, to na wakacjach są te. I musimy budować im nową oborę. Taką teraz mamy budować na 300 sztuk. I stajnie będziemy powiększać. Także krok do przodu. Ona już rozwija i parę krową. Pomagaj. Masz tu brzeg, Adam. No i w koło biegnij i śpiewaj. Poprzez łąki, poprzez wiedzę. Kto to goni psa, kto to goni psa. Odkręcaj. O, Wiktorię złapali, Wiktorię w sieci rybacko. Złotą rybkę złapali. Złota rybka w sieci, Adam. A czemu wy krów nie doicie, tylko w siatkówkę gracie? No bo mamy piłkę. Nie umiemy krów doić. Ja nie umiem doić krów. To tata będzie doić. Ja też! Albo ja jedę do dmuchańca, a tyś będzie sam sobie rzucał. Ja też. Pójdzie po ciotkę. Nie gram z tobą w siatkę, bo ja idę krowy doić. My z Wieki. A ja za damy. Trzymałam. I teraz zmiana. Teraz gramy w nogi. Teraz nogi gramy. Siatkową piłką? Tak.